Dzień dobry, Krzysztof Marczyk. Zapraszam na magazyn sportowy. Miłą niespodziankę sobie oraz kibicom sprawili koszykarze AZS-u Koszalin, którzy wygrali we własnej hali z faworyzowanym Stelmetem 82-80. Ale znaliśmy, że są emotywno ispražnjeni po se wielkiego uspecha. Sigurno napornik treninga, došao je trener. Pierwsze liczyliśmy na ich zmęczenie od drogi, też spuchnięcie emotywne, które miały po takim ważnym awansie. A też liczyliśmy na nas, bo po dwa miesiące pracy teraz jak wyglądamy, my wyglądamy jak zespół, który ma który jest w najlepszej formie teraz w całej lidze. I na jakiej teamskiej gry? Ja chcę pierwsze pogratulować Koszalinowi. Myślę, że pokazali jak się gra, jak się walczy dla kolory swojego klubu. Po prostu dali nam dużą szkołę z tego. O nas mogę powiedzieć tylko jedno, kompromitacja. Weszli w mecz, jak zdarza się nam za dużo razy i to prawie każdy mecz w Lidze Polskiej, tak chodzimy mecz za miękko. Pozwoliliśmy Koszalinowi, żeby się rozegrał. Mieliśmy szansę, wracaliśmy do gry, niestety zawsze popełniliśmy jakąś głupotę i w końcu przegraliśmy mecz. Powodów do zadowolenia nie mają za to szczypiorniści pierwszoligowej Gwardii Koszalin. Podopieczni trenera Piotra Stasiuka przegrali kolejne spotkanie. Tym razem lepsza w Koszalinie okazała się Nielba Wągrowiec. Graliśmy z wiceliderem rozgrywek, także na pewno byli faworytem tego spotkania. Ale mimo wszystko pierwsza połowa to była fatalna w naszym wykonaniu, gdzie nie potrafiliśmy przez 20 minut nawiązać walki. Pierwsze 5 minut jakoś to wyglądało, później kompletnie siadło. W drugiej połowie troszeczkę lepiej, ale niestety mecz trwa 60 minut i niektórzy zawodnicy muszą sobie to wziąć do głowy i walczyć przez całe spotkanie. Kompletnie nie zrealizowaliśmy tego, co mieliśmy założone. Także na pewno jest nad czym pracować, zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie jest nasza pozycja w tabeli. No nic, musimy się przygotowywać na kolejne spotkania i mam nadzieję, że dużo lepiej to będzie wyglądało. Po pierwszej połowie tak naprawdę byliśmy już w pewien sposób nastawieni, że będzie bardzo ciężko o jakiekolwiek punkty w tym meczu. Wiadomo, zespół z Wągrowca jest doświadczonym zespołem, który i w pierwszej lidze, i w Ekstraklasie występował wiele lat. Wiedzieliśmy, że będzie naprawdę ciężko gra z wiceliderem. Na wyjeździe też, co prawda, trzymaliśmy się tam jakoś w jakiś sposób do 45 minuty, ale było widać, że zespół jest lepszy. I dzisiaj pierwsza połowa, nie wiem, czy się stało, że pierwsze 5 minut, pierwsze 7 minut, naprawdę potrafiliśmy jakoś tam pograć. W tym momencie wszystko stanęło i ani w ataku, ani w obronie nie potrafiliśmy się jakoś przeciwstawić. Do tego dużo łatwych pozycji. Czyste pozycje, nie ma bramki, to tak naprawdę co możemy zrobić? Jak nie zdobywamy bramek, to obroną samą się nie wygra meczu. W drugiej połowie już trochę lepiej. To jest ważne, że potrafiliśmy jakoś tam w obronie i lepiej pograć i zmiennicy weszli. I tak jak właśnie to było powiedziane, Łukasz fajne zawody zagrał, wziął w pewien sposób ciężar na siebie, nie bał się wejść i szukał kontaktu. Ale niestety, taka gra jest potrzebna 60 minut, a nie tam 30 czy 25 i zdajemy sobie sprawę, że mamy ostatnie miejsce w tabeli i będzie ciężko jakiekolwiek punkty, ale niestety gdzieś trzeba szukać tych punktów, w szczególności u siebie na boisku i wiadomo, i te mecze, co nadejdą w najbliższym tygodniu, Żukowo, Grudziądz, to już obowiązkowo pierwsze punkty na wyjeździe muszą być. Piłkarskie drużyny z regionu przygotowują się do rundy rewanżowej, rozgrywano kolejne sparingi, testowano nowych zawodników. Trzecioligowa Kotwica Kołobrzeg przegrała w Grodzisku Wielkopolskim z pierwszoligowym GKS-em Tychy 1-2. Z kolei jeśli chodzi o czwartoligowców, to Bałtyk Koszalin uległ Sokołowi Karlino 0-1. Iskra Białogard pokonała niżej notowaną Astrę Ustronie Morskie 3-1. Olimp Gościno wygrał ze Światowidem Łobez w Płotach 1-0. Gryf Polanów zremisował w Darłowie 2-2 z niżej notowaną Sławą Sławno. Z kolei Leśnik Manowo uległ juniorom starszym Bałtyku Koszalin 1-4. I wreszcie najwyżej notowana drugoligowa Gwardia Koszalin przegrała z błękitnymi Stargard 0-2. W ostatnim dniu obozu w drodze już Koszalina zagraliśmy z drugoligowym zespołem Błękitny Stargard. Przegraliśmy 2-0. Mieliśmy troszeczkę takich różnych mikrourazów w czasie trwania obozu. W związku z tym ten skład był taki bardzo eksperymentalny, ale myślę, że była to też
okazja dla tych, którzy mniej grają i mniej gdzieś tam brali udział w tych sparingach do pokazania się, do zademonstrowania swoich umiejętności. Także jutro dzień wolny, spotykamy się w poniedziałek na siłowni, cały tydzień już na wkoszenie na obiektach. Najbliższy sparing gramy takie w Suliszewie, gramy z takim zespołem, tam odchodzi jakieś swoje lecie. Zostaliśmy zaproszeni, a potem dopiero 20 w Ustoniu Morskim z Unią Starzec. To by było na tyle w tym wydaniu magazynu sportowego. Mówił dla Was Krzysztof Marczyk. Do zobaczenia.